Witam. Dzisiaj sobota, kolejny filmik podsumowujący cały tydzień, a bym nawet powiedziała, że cały miesiąc, ponieważ dzisiaj mija miesiąc, jak jestem na diecie MediPiet. Co ja Wam mogę powiedzieć? Zmiany nastąpiły tak naprawdę na każdej płaszczyźnie mojego życia. I wizualne, i fizyczne, i psychiczne, i centymetrowe, i kilogramowe. Także zacznę od tego najprzyjemniejszego, czyli od kilogramów. Nieoficjalnie jest to prawie 7,5 kg mniej. Centymetry nieoficjalne to 10 cm, aczkolwiek w poniedziałek będzie spotkanie z panią dietetyk, z Kasią, która zważy, zmierzy i będę wiedziała, jak tam poziom mięśni i poziom tkanki tłuszczowej, no i jak tam centymetry. Bo po ostatnim tygodniu bardzo ładnie spadło, więc liczę na to, że teraz też spadnie. Także tutaj super, tak? Jeżeli chodzi o takie kolejne efekty pozytywne, to sesje z psychologiem, z Asią, która tak naprawdę świetnie pomaga w rozwiązywaniu naszych takich problemów. Związanych nie tylko i wyłącznie z radzeniem sobie na diecie, ale także i z naszymi problemami życiowymi. Jeśli chodzi o treningi, no cóż, powiem Wam tak. Bardzo długo czekałam na treningi i pomyślę, że teraz po prostu czasami to mam ich dość, aczkolwiek takie pozytywne dość. Zawsze jest taki niedosyt po wyjściu z treningu, zawsze pierwszy tak naprawdę taki obieg na nogi jest zabijający i kosi po prostu konkretnie, aczkolwiek już później tak naprawdę, kiedy kończę ten trening i wychodzę po tej półtorej godziny, no to takie jest takie było super, ale może jeszcze dałabym z siebie więcej albo jeszcze jakieś inne ćwiczenie. No ale spokojnie tutaj, jeżeli chodzi o następny trening, to tak jakby mi czytali w myślach, treningu na trening jest coraz ciężej. Oczywiście pozytywnie, bo żeby były efekty, trzeba trochę się zmęczyć i tak naprawdę no, przecierpieć swoje, tak? I dać siebie wszystko, nawet więcej niż wszystko. Jeżeli chodzi o zabiegi, no to rewelacja. Powiem szczerze, że nieważne, że są śniaki, że to ciało powiedzmy nie wygląda zbyt dobrze z tymi śniakami, ale jest super pod względem dotyku, pod względem jędrności, pod względem tego, że faktycznie ten celulit zaczyna znikać. Zabiegi z kosmetykami Larens, które Wam przedstawiam w poprzednim filmiku, dalej wykonuję. Troszeczkę na twarz, żeby cały czas tą młodość zachować, aczkolwiek widzę, że to naprawdę mi służy. Co jeszcze mogę Wam dodać z takiego podsumowania? No, tydzień był też tygodniem takim, jak zwykle. Ja już tak wpadłam w taką rutynę, gdzie dla mnie jest to już całkowicie normalne. Przygotowywanie posiłków na cały dzień, przygotowanie planu dzień wcześniej na następny dzień. Także wszystko wchodzi w nawyk. W tym tygodniu nie było przeszkód, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, nie chce mi się, albo nie mogę czegoś zrobić, albo a dobra, dam sobie z tym spokój. Nie, nie było. Więc to też jest perfekt. Jeżeli chodzi o jedzenie. Wczoraj w ogóle przeszłam tam u siebie, wpadłam na pomysł, że może dobrze by było zjeść pizzę. No, taką mini pizzę. Powiem Wam, że zrobiłam z chlebka, z tego takiego z tej masy chlebkowej, nałożyłam tam pomidory, trochę cukinii i dodatki i to wszystko upiekłam, do tego przepyszny sos z produktów, które mogę jeść, więc uwierzcie mi, że wczorajsza kolacja to no, była pyszna. Zresztą też na Facebooku możecie zobaczyć tak naprawdę wczorajszą kolację i dzisiejsze świętowanie, czyli dzisiejszy MD tort, jak ja to nazywam, który świętowałam ze świeczką. Świeczkę zamknęłam, życzenie pomyślałam, także wszystko jest jak najbardziej na plus. Jest to miesiąc, przede mną jeszcze 2 miesiące, więc jeszcze dużo zmian, na pewno dużo zmian w moim ciele i w głowie. Wiadomo, gdzieś tam czekam na te końcowe nagrody, czyli na spotkanie ze stylistą, na spotkanie z wyborem ubrań, z fotografem, także no, to tak gdzieś tam jeszcze się czeka i to jest taka wisienka na torcie. Nagroda jest, uważam, że bardzo fajna. Aczkolwiek dla mnie największą nagrodą będzie to, że pozbędę się tych nadprogramowych kilogramów i
będę mogła w końcu każdemu, kto gdzieś nie wierzy i niestety, ale czytam komentarze, nie tylko i u mnie na Facebooku, ale też i gdzie indziej, że po prostu startowałam 10 tysięcy razy i za każdym razem była porażka, aczkolwiek teraz dla wszystkich niedowiarków po prostu mogę powiedzieć, że teraz nie będzie porażki, będzie tylko i wyłącznie wygrana. Także ci, co wierzą we mnie i trzymają kciuki i są za mną, tym bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wiecie, o kim mówię. Natomiast wszystkim niedowiarkom, którzy twierdzą, że czekamy tylko efekt jojo i po programie po prostu znów będę taka, jaka byłam przed programem, mogę obiecać, że nie będą mieli takiej satysfakcji z tego, więc przesuwam Wam serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w następnym filmiku, a ja uciekam świętować dalej mój pierwszy miesiąc na diecie.